Yo, siemano widzowie, witam w kolejnym odcinku z For Life'a na moim kanale. Doczekaliśmy się w końcu tych 5 koła, co? Mamy specjal. Mogliście wcześniej zobaczyć, bądź nie. Niektórzy to zauważyli, mi pisali, skanując, co to 2-2. To teraz już wszystko będzie jasne po tym materiale. Weźmiemy sobie Skyline, od razu się skrzydełko odbuguje, jak damy sobie do przecho. O, przyjemne z pożytecznym. Na wstępie, żebyście jeszcze mieli coś z tego specjalu, prawda? Bo to, co sobie, tylko po prostu nagram filmik, jak tuninguję furę, to takich filmików 15 mogę nagrać bez żadnej okazji i tak będzie fajnie. Rozdamy wam coś, tylko w komentarzu musicie napisać komentarz, to jest najważniejsze, i w komentarzu pit mi jest potrzebny. Dodatkowo wbijacie na Discorda i zostawiacie suba. Wtedy dla 5 osób z was trafi po 5 koła, tak o sobie roznam kaskę. W komentarzu pić coś tam możecie śmiesznego jeszcze napisać, bądź treściwego, jak wam się chce. Ja wszystkie komentarze zawsze czytam, także na luzie. Discord, sub i bierzecie udział. A teraz tak, Sultanik 2-2. Proszę bardzo, w jakim on jest wspaniałym stanie. Idziemy to wyklepać, bo wstydź się takim pokazywać. Kiedyś na odcinku pokazywałem, że demontuję z niego appa. Tylko który to był app? To był app trójka. Dobra, to musimy sobie to zamontować dzisiaj. I w ogóle ten sultanik się pojawiał czasami na odcinkach. Nie każdy wiedział, że to jest mój, to teraz już wiecie, to jest mój sultanik. A skąd go mam? To teraz się dowiecie. Z kwietnia dokładniej, patrzcie. A szybko licząc wychodzi 540. Powiem wam, że ja mogę zaoferować tyle za takiego sulta. Porozmawiam o sulcie. Jaka cena cię zadowoli? To mnie interesuje najbardziej, bo tutaj po podliczeniu tam mi na oko 540 wyszło. 500 zaoferuję. Jaki pieniądz byś chciał mieć? Ty, to może trochę lipne pytanie, bo mi zaraz zaśpiewa 2 kaka albo więcej. GG. Najlepiej 1 kaka, tak myślę. No kurde, muszę dorwać tego sulta. Muszę po prostu. Kupię go. Kupię tego sulta. Co ja jeszcze mogę zaoferować oprócz pieniędzy? Mogę zaoferować? Nic nie mogę zaoferować. Sultan by się przydał do mojej kolekcji. Sultan jest fajny. Sultan bym zrobił na takso i sobie pojeździł. A on ma już takso zrobione, także to jest idealny. O, tak bym sobie śmigał właśnie na taksówce. Nie no, zapłacimy tyle, aż nie usłyszę od niego tak. Co innego pod takso zrobię, a czym teraz jedziesz? Please, sprzedaj mi tego sulta, kury, na 530 ofa. 80 mi zostało. O, to akurat dodatkowe 530 ci wpadnie. Hołżon, no dawaj, please, no, po. No to jest niemożliwe, że takie pieniądze go nie przekonają. 535 koła za sulta już daje. Też nie mogę szaleć za bardzo, bo się trochę rozpędziłem. Już 535k daje, kurde. 570? 545. Dam to 570, się napaliłem już, kurde, na tego sulta. Biorę go za 570. Ja to nagrywam, widzowie, który jest dzisiaj, już wam powiem. 21 kwietnia, wtedy kupujemy sobie sulta pod projekt. Pod projekt, który chcę odwzorować. I kupujemy go dość wcześniej, bo jeszcze leć nie jest skończona i już biorę się za następną furkę, bo zobaczyłem sulta i musiałem. Po prostu kepsi postro. Napisałem, że nie, bo odcinek nie wejdzie. Ten odcinek nie wejdzie tak szybko. Sultan 2.2, cena 570. Dzięki za 300. Miałem go zostawić, ale jak na projekt. Dzięki, byku. Dzięki wielkie. Ale mi kasy zaoszczędziłeś, byku. Kurde, tam już jest silnik 2.2. No projekcik idealny będzie. On jest fajny do roboty. Jesteśmy z powrotem. Sobie wyklepiemy na szybko. Widzicie już skąd go mam i jaki miałem na niego pomysł. Miałem na niego pomysł, żeby zrobić z niego coś takiego. To jest mój stary bolid, jak widzicie. Zajebiście się prezentuje, mi to siedzi, ale społeczność była podzielona. Chujowy sultan, albo zajebisty. Niektórym się podobał, niektórym nie. Stwierdziłem, że nie będę robił jego kopii. Byłoby to trochę nudne. Chciałbym go odzyskać, ale jest to, powiedzmy, problematyczne na ten moment. Nic się nie zrobi, prawda? A z tego zrobimy sobie całkowicie coś innego, choć pomysł będzie też delikatnie zaczerpnięty z tamtego modelu. Fajny tuning zamontujemy, troszkę będzie podobny. Lakier się będzie różnił, światła się będą różnić, ale parę smaczków sobie zaczerpniemy, bo tam były fajne i kreatywne pomysły według mnie w nim włożone. I szkoda, żeby się zmarnowały. Pierwsze zrobimy tuning, bo to jest najważniejsze. Nie ruszymy nigdzie indziej bez tuningu. Żeby tylko mechanik był, to jest najważniejsze. No to tak, na początku demontujemy sobie felgi z tego cudeńka, z tego ustrojstwa. Dostajemy za to 3 koła. Dobra, i teraz Shadowy 1073. Dobra, felgi mamy. Wloty, jakie tu wloty były? 1032. O, dzięki byku za 2,5 koła. Skrzydełko 1139. To jest skrzydełko sultanowskie, także nie będzie problem z bugowaniem się. Co my tu jeszcze mamy? Progi 1030.
taki próg mam zapisany i ten próg jest wzięty właśnie z tamtego projektu wcześniejszego. APA trójka. Dzięki byku za tuning. Dobrze, wszystko mamy u tunera załatwione, tak się prezentuje nasza bryła, z którą będziemy działać. Co jest fajne, ja to chyba powiedziałem wcześniej. Ten sultan we wcześniejszym materiale w tej przebitce, ale wam powtórzę. Ten sultanik, ustawię sobie tylko APA trójkę. Na minus 1 ja zawsze ustawiam, ale teraz na minus 2 możemy. Ten sultanik został stworzony specjalnie pod takso i tak został mi też sprzedany w tym celu. Tam wcześniej się ziomkiem dogadałem, że ten sultan na pewno będzie robiony pod projekt. Dzięki za stówkę, Kacperek. Ja ziomkowi powiedziałem, że ten sultan będzie na pewno robiony pod projekt, ale jeszcze nie wiem kiedy. Powiedziałem mu, że na wakacje go zrobię i taki był plan. I przydłużyło, no co zrobisz? Wakacje mam przedłużone. No tak, przecież ja tego nie odczuwam, że coś się dzieje. Mam wolne całe życie. Tak to jest. Także tutaj nie skłamałem tej kwestii. Ej! Co do chuja. Mniejsza. Ten sultan był robiony specjalnie pod taksos. Ma zamontowane LPG, ma silnik 2.2, to mamy z głowy. To jest idealna bryła pod projekt. Miał też APA trójkę, została zdemontowana, teraz z powrotem zamontowana. No daj mi żyć normalnie na tym serwerze. Kiedy film? Stary, ja nawet tego nie wiem. Czemu RS-ki z tego nie robię? Bo nie. To jest podstawowy argument, a taki drugi, żeby wam delikatnie to wyjaśnić, bo chcę, żeby wyglądał bardziej agresywnie, a to skrzydełko moim zdaniem robi delikatną robotę. Jedyne co, też się różni od mojego poprzedniego sultana z dawnych lat, to wlot na dach jest pojedynczy, a nie podwójny, bo chcę teraz mieć... Dobra, spoileruję. Chcę teraz mieć inny napis na przodzie. Może część z was będzie już wiedziała, co mam na myśli, co chcę zrobić do niego. I jeszcze jeden problem. Kolor. Co chodzi o odcienie niebieskiego, to jestem większym fachowcem niż niejedna kobieta. Tyle przesiedziałem czasu, 2 dni od przedwczoraj, siedzę całymi dniami tutaj i każdy odcień niebieskiego studiuje przynajmniej pół godziny. Także dzisiaj kolorek będzie dobrany idealnie. Nie ma żadnych błędów, chyba. Mam taką nadzieję. Dobrze, zaczynajmy zabawę. Przyciemnienie szyb i lamp. Szyby 20, patrzcie, jeden klik i nie ma już prawie 100 koła. Nie wiem, może nie będą za ciemne, a może to zrobi robotę. Na pewno lampy się też przyciemniły i to będzie dobry znak, bo ja lubię takie ciemniejsze. Lampki, standardowy mój kolorek, lazury. 170 koła, będziemy mieli 400 koła po tej operacji. Normalnie tak kasa leci. Lampki zamontowane. I teraz jeszcze nie pokażę, jak się prezentuje. I co do kolorku, to tutaj się zaczyna zabawa. Na samym starcie. Styl malowania. No. Dobra. Styl malowania zmieniony. Teraz zaczynają się schody. Mutujemy sobie dźwięk. I patrzcie, co tu się działo. Tu są różne pomysły. Ale wiecie co? Jaka by to była zabawa, jak ja bym sobie wcześniej te kolory ustalił i po prostu się do tego dostosował. Dobra, no to tak, na oko tu i tu, jak to wygląda? Za jasny, na pewno za jasny nie przejdzie. To jak jest za jasny, tu jest odcień git, tu. 99, 128, 156, taki ok. Jest spok z kolorek, nie? I felgi. Felgi chciałem zrobić czy jaśniejsze. Jaśniejsze do jaśniejszego kolorku, normalne, i ciemniejsze do ciemniejszego. Będą jednolite, delikatnie przyciemnione. Tu jest troszkę jasny kolorek, to tak po 125 może, co? Przetestujmy to najpierw na rancie. 125 jest ok, czy jest za jasny? Chyba jest ok. No bo 5 koła w błoto, to by było słabo stracić. Dobra, przestamy kasą, po to jest. Niedługo w rzeczywistości się tak będziemy bawić, spokojnie. Na taki kontent też możecie liczyć. Felgi są zrobione, malowanie jest zrobione, kolorek zostaje. Git, sultanik skończony. Jedynie co, to wam teraz muszę pokazać po załączeniu lampek, jak to się wszystko prezentuje, jak to wygląda. Wyjeżdżamy i włączamy światełka. Nie no, wygląda zajebiście moim zdaniem. Jest fajny, podoba mi się. Chyba nie byłoby dobrze, jakbym zrobił kopię swojego wcześniejszego. Trochę bym tam zmieniał, tak jak mówiłem, lampy bym dał lagunowe. Kolorek może, nie, kolorek bym dał ten sam i jakieś tam może pojedynczy wlot, jak w tym przypadku. Ale, no ja pitole, gostek. Ale moim zdaniem lepiej coś nowego zrobić, nie? Ło, tuż w tym świetle się patrzcie, jak zacnie prezentuje. Teraz już mniej, się pogasiło wszystko. Klasa się sprzęci prezentuje, cieszę się z niego. Dobra. Chowamy go do przecho, pod domek nim nie jadę, bo tak jak mówię, ten odcinek wyjdzie w późniejszym czasie.
Jeszcze ostatnie, o tyle. Tyle było patrzenia Sulta. W jeden odcinek praktycznie cały projekt zrobiłem. Jestem z siebie dumny. Co prawda tam ziomek mnie wyręczył wcześniej, dodając te silniki i tak dalej. Bo z takich typowych braków, co mu jeszcze do pełnego szczęścia brakuje, to nitro. Dałem mu butle? Dałem mu ten? Nie dałem mu tych, jak to się nazywa? Tych podwójnych. No nitra mu nie zamontuję to z odcinku, bo nawet by nie było mnie stać. Ale możemy się jeszcze nebulką przejechać. O, tą nebulkę zobaczycie w odcinku z handlu. Zobaczcie tu. Fajna lampa. Ty, to są redy? Bo ja powiedziałem ziomkowi, że to są redy. A może to nie są redy? Chyba to nie są. Wracamy. Wiecie, o czym zapomniałem. Zapomniałem dać licznika. I przy okazji, no... pustą szybę chcę mieć z tyłu, czy dać mu te butle podwójne? Idę tą drogą cały czas z tymi lampami. Te lazury są w każdym moim pojeździe teraz. Oprócz Suprze, bo Supra, tak jak mówiłem, zostaje czyściutka, bielutka, nietykana. Jak dziwice. Niewinność ma prezentować. Dobra, maksymalna intensywność. Pyk. O, ja mam bon. No to używamy bonu. I dodatkowo dwie małe butle, 35 kafli. Mamy komplet. Mamy Suprę, mamy Subarkę, mamy Skyline'a. Takie trzy chyba najbardziej popularne fury tutaj. Co fajnie mieć, fajnie posiadać, prawda? Dla mnie to jest komplecik. To są moim zdaniem trzy najładniejsze furki tutaj. No, uwal jeszcze, zderzak na koniec. Tak się to prezentuje, cudeńko, nowy. Nowy nabytek z kwietnia albo, no z kwietnia. Czyli nie taki nowy. No nic. Dzięki widzowie za oglądanie tego filmu. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Yo!